Witam tutaj kapelusznik, nie spodziewałem się kolejnego omówienia rozdziału przed końcem roku, no ale trudno, jedziemy. Rozdział zaczynamy tam, gdzie poprzedni, Bonnie jest tuż po obejrzeniu retrosów własnego ojca i przeprasza ona z góry Vegapunka za swoje niegrzeczne zachowanie wobec niego. No bo przypomnijmy, była dla niego niemiła i pyskata, bo myślała, że to Vegapunk odpowiada za tragedię jej ojca. Natomiast Vegapunk daje jej spóźniony prezent na 10 urodziny. Jest to amulet, który ma wygląd słońca i wedle jego słów mają chronić. Oczywiście to jest kolejne nawiązanie do Sangoda, Niki. Doktor również jest w szoku, jak szybko w 2 lata Bonnie potrafiła się rozwinąć. No ale Bonnie zaczyna mówić o Słomianym, że jest synem przyjaciela jej ojca, czyli Dragona. Doktor to potwierdza i stwierdza, że to niesamowite, iż przybyli tutaj oni w tym samym czasie, sugerując moc przeznaczenia. W zasadzie to można porównać ich oboje do dziewczynki, która podąża za Niką i chłopakiem, który ma jego moc. No ale mniejsza. No i Vegapunk tłumaczy jej sytuację na Egghead i że Słomianie ratują go z opresji, w które on wpadł. Sugeruje też jej, że powinna do nich dołączyć, a prawdziwym wrogiem wszystkich jest Saturn. Zatem wreszcie wracamy do aktualnej sytuacji. Saturn mówi do Bonnie w jego objęciach, że jej ojciec jest martwy. Ten fragment zabrzmiał jak z hiszpańskiej telenoweli. No i co dalej? Rozdział nam też przypomina, że wszyscy wokoło Saturna, poza marynarzami, nie mogą się poruszyć z powodu jego mocy, której nie znamy. W międzyczasie Sentomaru też został złapany przez marynarkę. Luffy mówi, że chce jeść. Kizaru rozmyśla o swoich najbliższych. I co ciekawe, wieści na temat Inby na Egghead rozeszły się już po świecie. Są reakcje różnych postaci, jakichś randomów i tak dalej. Przewinął się nawet Dragon, który pyta Iwankowa, gdzie Kuma mógł się wybrać. Ona uważa, że na Marijo. My powracamy na Egghead, Bonnie próbuje zaatakować Saturna, lecz bezskutecznie. Saturn nawet porównał jej atak do Niki, ponieważ powiększyła ona swoją kończynę podczas ataku. Niczym w swoich retrosach, jak pokonywała Alfę. Bonnie jest tym zaskoczona i twierdzi, że czuje się sparaliżowana, czy coś w tym stylu. I uwaga, teraz Saturn wszystko tłumaczy. Jeden z Gorosei jej mówi, że wciąż jest tylko dzieckiem i może znać nazwę ataku, którym chciała się posłużyć, lecz nie wie dokładnie, co to był za atak. Nie zna właściwości jego działania. Porównuje ją do Luffy'ego, że nie widziała go w akcji w trybie 5, więc nie ma dokładnego zrozumienia, z czego ten atak wynikał. I jej własne kopiowanie, czyli Bonnie, nie działa prawidłowo. W skrócie, jest za słaba, by ten atak wykonać, gdyż jest dzieckiem i nie rozumie działania mocy, której chciała użyć. W międzyczasie Luffy nagle zaczął coś żreć i Saturn się tym zdziwił, jakim cudem. Kazał marynarzom zakuć go od razu w kamień morski. No i gdyby teraz spojrzeć na Kizaru, to on siedzi, a wcześniej tylko leżał. Do tego wrócimy w przemyśleniach. Bonnie też jest zdziwiona, że nie może już manipulować wiekiem przy Saturnie. Do tego też wrócimy w przemyśleniach. On natomiast kontynuuje swój wywód, że to on dał jej moce. To znaczy, ponieważ przeprowadził on eksperyment, który doprowadził do dania konkretnemu dziecku mocy owocu bez zjedzenia owocu. Tym dzieckiem była Bonnie, jeżeli dobrze zrozumiałem. Mówi też, że użytkownik mocy Bonnie, czyli ta moc, którą ona dostała, może tworzyć cokolwiek, czego zapragnie w oparciu o wyobrażenie sobie przyszłości i dlatego mogła symulować oraz wizualizować sobie ciosy Sangoda Niki bez wiedzy, jak działa jego moc. Aczkolwiek istnieje pewien haczyk, że ta zdolność osłabia się, jeśli wiedza użytkownika o przyszłości się pogłębia. Czyli jeśli Bonnie zacznie wątpić w Nikę i żadna szczęśliwa przyszłość dla niej nie nadeszła, czy nie nadejdzie, to jej moc słabnie. Mam nadzieję, że zrozumiecie, bo to jest dosyć skomplikowane. Po prostu sprawdza się chyba jedna teoria dotycząca mocy Bonnie, że ona może manipulować swoim wiekiem na tyle, na ile istnieje
możliwych wariantów jej przyszłości. To jest ciekawe, że ktoś to faktycznie po części przewidział. No dobra, ale Saturn kontynuuje, że także wiedział o wieży Kumy, w Nike i tym, że Nika o nich wszystkich uratuje i tak dalej. Saturn także dodaje, że eksperymentował na matce Bonnie, dając jej jakieś prochy. I co ciekawe, matka Bonnie, czyli Jeannie, była znana jako ósma wielka dama świętej ziemi. Do tego też sobie wrócimy w przemyśleniach. Saturn też wspomniał o możliwym ojcu Boni, no ale też wrócimy do tego w przemyśleniach. A wracając, skutkiem brania tych prochów była choroba, która ją zabiła i przeszła również na jej dziecko, czyli Boni. To wszystko oczywiście uświadamia Boni, że za całym jej cierpieniem w życiu stał tylko i wyłącznie Saturn. Vegapunka to wszystko burzyło, lecz Gorosei ma to gdzieś. Nie interesują Saturna, co czują robaki. Nagle na wyspie pojawił się zbuntowany pacyfista. Marynarka próbuje go powstrzymać, lecz bezskutecznie. Atakuje on marynarzy i tak dalej. Okazuje się, że to Kuma. Wszyscy są zdziwieni jego obecnością. W międzyczasie Bonnie mówi coś w stylu, że no jednak powinna umrzeć i tak dalej. Saturn każe się jej zamknąć i kładzie ją na ziemi, każąc marynarce strzelać jej w głowę. I pojawia się tatuś Kuma, który ratuje córeczkę. Saturn próbuje ich przebić, lecz Kuma blokuje ten atak i rozdział kończy się tym, że Kuma chce przywalić z pięści Saturnowi w mordę. Ode mnie 9 na 10, rewelacyjny chapter i zapraszam wszystkich do przemyśleń, bo będzie tego sporo do przegadania. No to zacznijmy od tego, że Kuma po wielu rozdziałach moich spekulacji i tak dalej wreszcie przybył na Egghead i z miejsca uratował córeczkę. Przy czym używa haki, co w zasadzie chyba kończy dyskusję na temat tego, czy cyborgi lub roboty mogą używać haki. Jednak haki to manifestacja siły woli i nawet coś takiego jak Kuma, czyli cyborg na pograniczu świadomości, może tej mocy używać. Kolejna kwestia to dlaczego Saturn chciał odstrzelić głowę Bonnie. Czyżby moc owoców siedziała w głowie i stąd Czarnobrody wyssał przy pomocy swojego owocu ciemności moc Białobrodego? Dajcie znać, co o tym myślicie. Teraz przejdźmy sobie do Kizaru, który zmienił pozycję z leżącej na siedzącą. Tak, jest to super ekscytujące, bo w zasadzie tylko on dzięki swojej szybkości mógłby bez uwagi Saturna dostarczyć Gumiakowi jedzenie. Może ewentualnie jeszcze Karibu, ale podejrzewam, iż Saturn szybko by wykrył kolejnego wroga. Zresztą bliscy Kizaru są tutaj tępieni, co powoduje, że posiada on motywację, by pomóc Luffy'emu. Zmienił postawę z służbisty na cichego sojusznika. Myślę, że do pewnej przemiany Kizaru jeszcze daleko. Jeszcze odnośnie Kumy, to przypomnijmy sobie, że Akainu w drodze na Egghead rozwalił mu część czaszki, a w tym rozdziale mają całą. Czyżby bakanierzy posiadali regenerację? No to jest ciekawa rzecz do głębszych przemyśleń, a idąc dalej warto się zastanowić, kto jest biologicznym ojcem Bonnie, bo Saturn o nim wspomniał i Jeannie jako ósmej wielkiej żonie. Co też jest ciekawym wątkiem. Ale odpowiadając na oba zagadnienia, to myślę, że biologicznym ojcem Bonnie jest Garling, ponieważ pasuje to narracyjnie do historii. Na razie jest jedynym świętym rycerzem, który zadebiutował i Oda go buduje od dłuższego czasu. Także zapętlajmy historię, a nie twórzmy nowe wątki. A co do wielkich żon, to znaczy, że każdy święty rycerz ma prywatną żonę na wyłączność, która wyróżnia się ponad resztę, czy coś takiego? Naprawdę jestem ciekaw, co się kryje za tym tytułem, bo to otwiera wiele furtek fabularnych. Dobra, a kolejny temat to Bonnie się czuła przy Saturnie, jakby jej moc była sparaliżowana. Nie daje to wam pewnego vibe'u, na przykład wody morskiej lub kamienia morskiego? Nie chcę tutaj dawać żadnych teorii czy konkretnych odpowiedzi, ale to nie wydaje mi się przypadkowe, gdyby Imu, Gorosei i brak możliwości pływania w wodzie morskiej przez użytkowników owoców były ze sobą powiązane.
Warto też przypomnieć słowa Saturna o tym, że zgodnie z mocą owocu Boni może ona stworzyć cokolwiek zechce w oparciu o przyszłość. To znaczy w sumie, że jeśli Luffy ją wyszkoli, a ona wierzy w Nikę i chce nim być czy coś takiego, to w zasadzie to daje jej moce identyczne jak ma Luffy. Czyli razem by mogli stworzyć jakiś duet. To wydaje mi się ciekawą perspektywą na przyszłość. Dwa Sangody, czemu nie? A na koniec przemyśleń, to Saturn jest dla mnie genialnym antagonistą. Jednym z najlepszych w serii na pewno. To, co on wyprawia, jest niesamowite. To znaczy, jest przeciwieństwem Orochiego, który także jest złem ostatecznym, ale w porównaniu do Shoguna jest niebywale skuteczny, inteligentny i naprawdę nie pierdoli się w tańcu. Morduje, manipuluje, niszczy psychicznie, szantażuje, przewiduje i tak dalej. Saturn jest złem wcielonym, który kompletnie nie przejmuje się tym, co robi z robakami, czyli z każdym, kto nie jest Celestialem. A przy tym jest diabelnie silny, skoro nawet taki Sanji przy nim był sparaliżowany. Prawdziwe monstrum, a przy tym także jeszcze naukowiec i Vegapunk go tak łatwo nie oszuka i tak dalej. No, tak należy pisać antagonistę pokroju czystego zła, który jest nie tylko mocny w głębie, ale także w czynach. A jeszcze jedna myśl mnie naszła na koniec. Zauważcie siłę Kumy. Jako jedyny podszedł do Saturna, zebrał obrażenia od marynarki po drodze, nie został sparaliżowany przez jego nieznaną moc, zablokował jego atak i zaraz mu jeszcze przyfasoli z haki. Także Kuma może być silniejszy niż ktokolwiek przypuszczał. Dla mnie Kuma tym rozdziałem udowodnił, że jest prawdziwy monstrum. Kto wie, na jakim realnie tierze on jest. Może nawet dorównuje admirałowi. Cholera wie. Na razie Oda go rozpisuje jako prawdziwego koksa. No i to tyle ode mnie, dajcie znać co myślicie i na razie.